Na pewno ta bramka dla jednej z drużyn dawała zwycięstwo, dawała 3 punkty. My mieliśmy rzut karny. Jakby nie było, jest to 100% sytuacja. Ale taka jest piłka, zdarza się to i na tym szczeblu, że się nie strzela, natomiast trzeba grać do końca. Mamy jeszcze 2 mecze, nic straconego. W naszej sytuacji, w sytuacji wszystkich tych drużyn, które walczą o utrzymanie, no tylko zwycięstwo przynosi jakieś tam naprawdę te że tak powiem, plony. Będziemy walczyli na pewno, bo to jest nic innego nam nie pozostało. Mamy 2 mecze, mamy mecz u siebie, na pewno musimy wykorzystać własne boisko i z troszeczkę spokojniejszą głową gdzieś tam patrzeć w przód. Natomiast teraz mamy wtorek, mamy pod Beskidzie, na pewno temat Górnika zostaje zamknięty i przygotowujemy się już od dzisiaj do tego meczu we wtorek.